Widzimy się po tym drugim starciu w środowy wieczór, czyli mecz w Gdańsku, Lechia Lech. Mecz, który w tamtym sezonie pewnie opiewałby w miano spotkania na szczycie tabeli, no bo przecież obie drużyny, które wywindowały się w tej strefie pucharowej, mistrz i czwarta drużyna, no dzisiaj był to mecz na pewno drużyn, które mają swoje problemy i które potrzebują punktów jak tlenu. Muszę szczerze powiedzieć, że po tym spotkaniu jestem trochę zmieszany, mianowicie po grze Lecha Poznań. Wydaje mi się, że nikt nie spodziewał się, że Kolejarz tak świetnie zagra na swoich warunkach, no i przede wszystkim skończy mecz w Gdańsku z trudnym rywalem, może nie w tym sezonie, ale generalnie patrząc na rozgrywki poprzednie, z taką świetną zaliczką. 3 gole wbite Duszanowi Kuciakowi, mam wrażenie, że to i tak jest mało z perspektywy spotkania, bo naprawdę Lech z łatwością, lekkością i też z pomocą bloku defensywnego rywali kreował sobie tę sytuację i rzeczywiście nie miał problemu ze zdobywaniem bramek. Oglądaliśmy w końcu takiego Lecha, jakiego chciał nam przedstawić John van der Bron, bo to spotkanie z Piastem, owszem, wygrane, które przełamało tą niefortunną pasę Lecha bez zwycięstw i zapoczątkowało, miejmy nadzieję, z poznańskiej perspektywy serię zwycięstw. Było meczem dobrym, natomiast też nie było takim spotkaniem, w którym Lech absolutnie grał na swoich warunkach, który nam się podobał na każdej płaszczyźnie. Mam wrażenie, że mistrz Polski zagrał naprawdę świetnie od deski do deski, zgadzała się każda formacja, bo i szczelnie, mądrze z tyłu, bardzo solidnie w środku pola, z przodu też wyglądało to nieźle, akcje nieoczywiste. Zabrakło oczywiście Iszaka, natomiast jakby brak Szweda był świetnie maskowany przez aktywnego i absolutnie najlepszego na placu gry Skurasia, który wchodzi w buty Kamińskiego i mam wrażenie stał się takim naturalnym liderem tej drużyny. Po stronie drużyny z Gdańska, no właśnie pytanie, czy to był ostatni mecz w wykonaniu trenera Tomasza Kaczmarka. Ciekawa analogia jest taka i nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś zrządzenie losu i prorocza sytuacja, ale Piotr Stokowiec, czyli trener poprzedni, został zwolniony, no nie chcę powiedzieć również, no bo nie wiadomo, co się stanie z trenerem Kaczmarkiem, ale został zwolniony pod koniec sierpnia mniej więcej, albo nawet w tym samym momencie sezonu. Może nadejść taka wizja i rzeczywiście może znów się okazać, że klub z Gdańska jako pierwszy w rozgrywkach, tak jak w rozgrywkach poprzednich, zmienia trenera. No rzeczywiście w Lechii nie zgadza się nic, naprawdę każda właściwie formacja, dużo zmian w tej drużynie, przede wszystkim no obiła się echem ta sytuacja ze zmianą kapitana. Flavio Paixão na drugim spotkaniu w ogóle się nie pojawił, nie było Portugalczyka w kadrze meczowej, opaskę kapitańską przejął bramkarz Kuciak. Na pewno to nie wychodzi na dobre, to znaczy takie właśnie zaburzenia w drużynie, w sferze szatni, to też nie przekłada się na jakość boiskową. Dzisiaj było kilka eksperymentów kadrowych, czyli piłkarze, którzy wcześniej nie grali, dostali szansę, ale tak naprawdę wiele dobrego to nie przyniosło. Mam wrażenie, że debiut Abu Hanny, występ Diabate, Tobersa, Gajosa, innych piłkarzy, którzy dostali szansę, mogliby rozpocząć tą dobrą grę Lechii od wygrywania, dostali szansę od trenera, tego nie wykorzystali. No i po słabym, naprawdę słabym spotkaniu w ich wykonaniu przegrywają wysoko 0-3 z Lechem. Tak wygląda tabela po tym spotkaniu. Lech Poznań pnie się do góry, jest to w tej chwili 15 pozycja, no wciąż oczywiście za mało. Lechia zamyka ligową tabelę, 3 punkty na koncie, dotąd jedna wygrana, mecz z Widzewem na wyjeździe przed kilkoma tygodniami. Dzięki, kanał 365 dni o piłce, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do polek.